Cześć, witam cię serdecznie. Bronik z tej strony. Jak co sobotę odcinek o rozwijaniu techniki. Dziś sobie porozmawiamy o tym, w jaki sposób możemy zagrać twórczo, rozwijając się technicznie, trzy dźwięki z danej gamy. Dla uproszczenia, wszystko, co dzisiaj będę grał, czy prawie wszystko, będę używał tylko i wyłącznie dźwięków ABC, czyli to jest próg piąty na strunie chudej, próg siódmy i próg ósmy. Jeżeli chcemy stworzyć sekwencję szesnastkową, czyli jeżeli taki mamy na przykład tempo, to jest tapa, 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 tak? Na każde nasze raz, dwa, trzy, cztery gramy cztery dźwięki, czyli w sumie w jednym takcie gramy ich 16. W jaki najprostszy sposób możemy sobie ułożyć te dźwięki? Ano, zaczynamy powiedzmy od pierwszego palca, tak? I wówczas gramy tak. Piąty, siódmy, ósmy, siódmy. Ok? Ja teraz puszczę podkład perkusyjny i zobaczysz, jak w tym nie najszybszym tempie, bo większość dzisiaj ćwiczeń będzie w tempie 80. Zobaczysz, jak to brzmi. Oczywiście nie zabraniam próbować w tempie szybszym. Idea jest taka, że kostkujemy każdy dźwięk. Każdą tą sekwencję, których jeszcze kilka za chwilę przedstawię, zacząć ćwiczyć właśnie w taki sposób, że gramy jedną sekwencję czwórkową i kończymy na pierwszym dźwięku z następnej, czyli ba, 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 ba. Jeżeli nie sprawia ci to kłopotu, to wówczas zagrajmy dwie sekwencje i przez resztę taktu, czyli na 3 i na 4, odpoczywamy, tak? Czyli mamy tak. Teraz możemy zagrać na raz, dwa i na trzy i tylko czwórkę z tego taktu będziemy odpoczywać. I wreszcie finalna postać tego ćwiczenia, czyli nie ma w ogóle odpoczynku, gramy non stop tą kombinację. Zagram przez dwa takty, powiedzmy. One, two, three, four. Czyli podsumujmy jeszcze to, co przed chwilą pokazałem ci. To jest sposób na ćwiczenie każdej z tych kombinacji, tak? Czyli zaczynamy grając cztery dźwięki i pierwszy z następnej, czyli w sumie pięć. Albo gramy 9 dźwięków, albo 13, albo w końcu ostatecznie nie przerywamy w ogóle. O ile w tym tempie 80 to jest prosta sprawa, ale jak zobaczysz pod koniec lekcji, zawsze jest jakieś tempo, przy którym mamy kłopoty. Tak naprawdę dla mnie się zaczyna jazda gdzieś tam o 140 w górę. Ci najlepsi pewnie grają to w tempie około 200. Michelangelo Batio czy inni wyczynowcy. Cały czas ich gonię, pewnie nigdy nie złapię. Ale nie o to chodzi, żeby ich złapać, tylko żeby ich gonić. Dobrze. Zaczęliśmy od tego palca. Może tak nie będzie super po kolei. A to teraz zagrajmy tą samą kombinację, czyli 5, 7, 8 próg, ale od 8, tak? Czyli teraz będzie 8, 7, 5, 7 i będziemy kończyć na 8, tak? Czyli mamy. Teraz po dwa. Teraz trzy kombinacje.
raz 4. Pamiętaj, bo w sumie nie powiedziałem o tym na początku, ale im bliżej mamy palce progów, tym nam jest łatwiej to zagrać szybko. Czyli chciałbym, żebyśmy uniknęli takiej sytuacji. Czy gdzieś te palce odstają i tak dalej, one mają być cały czas przy progu. Im bliżej, tym łatwiej. Dobrze, ale to była kombinacja 8-7. 8, 7, 5, 7, tak? Teraz spróbujmy taką, której nie lubię. 8, 7, 8, 5. Dobra? Czyli mamy tak. No, już się mylę, ale to znaczy tylko tyle, że trzeba przy tym usiąść, tak? Ale to zagrałem raz. Teraz spróbujmy dwa razy zagrać i na 3-4 będę odpoczywał. A jak to było? To teraz zagram trzy te kombinacje, tak? Oj. No, tu jest trochę bolączki. Będę musiał do tego usiąść więcej, zdaje się. Zazwyczaj jest tak, że łatwiej nam wychodzą kombinacje tak, jak czytamy. Od lewej do prawej, tak? Czyli właśnie ta. To jest super. Albo od prawej do lewej. Natomiast kłopot jest zawsze, jak trzeba gdzieś coś w inny sposób spróbować zagrać. No ale po to jest ta lekcja, żebyś wiedział, wiedziała, gdzie możemy napotkać na kłopoty. Dobrze. Następna kombinacja. 8, 5, 7, 5. Ok? Lecimy. Najpierw pojedynczo. 3, 4. Teraz po dwa razy. Teraz po 3 spróbujmy. I w końcu cały czas. Strasznie mi ta kombinacja przypomina Thunderstrucka, tylko wówczas nie mamy piątego progu, tylko pustą strunę. Ale idea jest jakby ta sama. No i wreszcie finalna. Oczywiście tych kombinacji jest strasznie dużo. Możesz zacząć od trzeciego palca, ale tak się w praktyce rzadko się gra. I teraz ostatnia kombinacja, którą ja na swoje potrzeby nazywam anestezją, tak? Bo pochodzi tak naprawdę od... Znaczy kojarzy mi się z utworem Slasha, anestezja. Ale tego jest pełno w muzyce klasycznej. To nie jest tak, że Slash to sobie wymyślił. Czyli mamy tak. 5, 8, 7, 8. Ok? I próbujemy. Teraz spróbujemy po dwa razy. Raz.
wreszcie finalnie po 4, tak? Raz, dwa, czyli non-stop. Co zrobić, żeby nie było nudno? Chociaż mnie to ćwiczenie w ogóle nie nudzi. Ale teraz tak, nie musimy się wcale ograniczać do 5, 7, 8 progu. W jaki sposób możesz sobie to urozmaicić? Na przykład możemy zagrać tą gamę tej danej sekwencji na jednej strunie, ale przesuwając cały czas, tak? Czyli mamy gamma amol, to są dźwięki A, B, C, D, E, F, G, A, B i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli teraz weźmy chyba drugą sekwencję, którą grałem, czyli 8, 7, 5, 7. I teraz puszczę automat z podkładem i spróbuję przelecieć się do góry albo w dół. Zobaczymy, jak wyjdzie, ok? 2, 3 i... Możemy równie dobrze, na pewno słyszałaś o czymś takim, no jeżeli nie, to, ale na pewno słyszałaś o graniu gamy przez trzy dźwięki na strunę, tak, w danej pozycji. Czyli powiedzmy, wezmę sobie, jaka to może być gama, niech to będzie gama amol tutaj. Dla mnie to jest pierwsza pozycja, czyli... Teraz biorę każdą ze strun i gram tą kombinację, tak? Teraz na następnej strunie. I na następnej. I na następnej. Na następnej znów. Robiłem pauzy, tak? Po każdej ze stron, ale docelowo wcale ich nie musimy robić. Czyli... Teraz nie chcę się przed Wami, w każdym odcinku to mówię, ale taka jest prawda, nie chcę się przed Wami jakoś spłaźnić. Weźmy umiarkowane tempo kombinacji, która jakoś leży mi pod palcami dość dobrze, mam wrażenie. Czyli niech to będzie 8, 7, 5, 7. Dobra? Czyli jak to może zabrzmieć w tempie 140, 16? Teraz po 2. Teraz po 3. Teraz po 4. Czyli nie przerwamy. Próbowałem zmienić palce i już przestało wychodzić. Spróbujmy jeszcze wyższe tempo. Gdzieś na pewno się wrócę. Niech będzie 160.
różne kombinacje naraz, to już może być kłopot. No, tu już jest kłopot. Ale to jest tempo 180. Ja uważam, że prawdziwy shred dopiero tutaj się zaczyna. Wszystko, co powyżej 180, damy radę zagrać. Ja nazywam shredem. Ale nie jest to tylko moja opinia, tylko właśnie wspomnianego na początku filmu Michaela Angelo Battio. To jest dopiero kosmita. Tyle na dziś. Próbuj. Oczywiście wszystkie te ćwiczenia możemy wykonać śmiało i legatem. Ale pewnie o tym będzie jakiś jeden z następnych odcinków. A dzisiaj dziękuję Ci bardzo za spędzony czas. Sobotnie popołudnie, chyba że oglądasz to kiedy indziej. Zapraszam do komentarzy, lajkowania, subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś. Mam wrażenie, zresztą poparte ilomaś tam dziesiątkami komentarzy pod moimi filmami, że to, co robię, jest przydatne dla kogoś. Mam nadzieję, że dla Ciebie również. Napisz w komentarzu, w jakim tempie Ci wychodzą te szesnastki. Ja będę cały czas pracował. Nie spocznę, dopóki nie zagram w 200 tej kombinacji. Może spróbuję nawet teraz, zobaczymy. Ale będzie skucha na pewno. Spróbuję jedną i później troszeczkę będę czekał, żeby chociaż tą jedną dobrze zagrać. O, ciężko. Trudno, trudno jest, no ale mam dokąd zdążać. Dziękuję, do następnego. Cześć, Bronix.